Dzień dobry dziewczyny, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat rodzaju włosów. Otóż, jak ostatnio zauważyłyście, bardzo dużo pojawiło się u nas w sklepie włosów naturalnych polskich, ponieważ staramy się poszerzać naszą ofertę dla wszystkich klientek. To mamy dla Was właśnie takie perełki i oto jest jedna z nich, to jest Anita, wykonana z włosów falowanych, polskich, które zostały zafarbowane w naszym salonie. Zobaczcie, zostały zrobione takie piękne pasemka, oczywiście nie była to agresywna koloryzacja, dlatego to nie jest taki super jasny, czysty blond, a jest to naturalna koloryzacja, takie przejścia. Ale zobaczcie, te włosy nie wymagają stylizacji, wystarczy je tylko trochę pognieść po umyciu, żeby uzyskać taki efekt takich surferskich fal. Co Wy na to? Jeszcze troszkę na temat tych włosów polskich. Otóż dziewczyny, są to swego rodzaju unikaty. Oznacza to, że jakby jeden toper pochodzi od zazwyczaj jednej osoby. Każde te włosy są inne, tak jak na naszej głowie. Zazwyczaj są w ogóle nie farbowane, nie koloryzowane. Staramy się nawet ich nie podcinać, jeżeli nie wymagają. Mają naturalne zakończenia. Zobaczcie, jak te włosy się prezentują. Są leiste. Jest to naprawdę super, super najlepsza jakość, bo nie wiem, czy wiecie, że włosy słowiańskie, polskie, są to włosy najdroższe na świecie, są to włosy najbardziej pożądane na świecie. Nie jest ich bardzo dużo, więc naprawdę jest to towar deficytowy, ale w Herluxie możecie trochę tych toperów dostać. Także zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie dziewczyny, to jest kolejny toper z włosów falowanych. Czasem mamy kręcone, ale jest to rzadkość, bo wiadomo, że włosy kręcone trzeba zapuszczać dwa razy dłużej, więc jest to naprawdę, naprawdę żmudny proces. Dlatego też dziewczyny te włosy tyle kosztują, tak? Są to najdroższe włosy, ponieważ są to włosy nieprzetworzone, dziewicze włosy. Wyjątki stanowią właśnie takie pofarbowane przez nas włosy, bo często chcecie właśnie włosy słowiańskie, włosy polskie, ale blond. Rzadko, bardzo rzadko mamy włosy blond takie w ogóle niefarbowane. Są to naprawdę, naprawdę pojedyncze sztuki, ale przy falowanych włosach postanowiłyśmy właśnie troszeczkę tutaj wyjść Wam naprzeciw, bo ja sama wiecie, że noszę włosy mojego męża, który miał bardzo ciemne, są rozjaśnione, bo chciałam, żeby były takie jak moje włosy, tak? Także czasami jest możliwość właśnie zafarbowania takich włosów, oczywiście w miarę możliwości, tak? Żeby ich nie zniszczyć, tak? Także dziewczyny, zobaczcie, jeszcze przygotowałam dla Was, żeby pokazać perukę z naturalnych włosów. To jest taki ciemny blond. No ona jest po prostu przepiękna, jest cudowna, można ją dotykać godzinami. Jest to bardzo, bardzo naturalne, naturalne, piękne włosy dla młodej dziewczyny, która nie farbuje włosów. Zależy jej na takim mega naturalnym efekcie. Mamy naprawdę dosłownie kilka sztuk takich włosów. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest inny falowany toper. Tych falowanych ostatnio udało nam się troszeczkę zdobyć. Także dziewczyny, polujcie na takie perełki. I serdecznie zapraszam do obejrzenia wszystkiego na naszej stronie www.herlux.pl. Jeżeli macie pytania, piszcie, dzwońcie, jesteśmy tu dla Was. Pozdrawiam, pa!